Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22. W dzisiejszym, ostatnim odcinku, już moim nagrywanym, dzisiaj głosowym, więc. W końcu ostatni odcinek. Jest 19, kurde. A pierwszy odcinek zacząłem nagrywać o 13 chyba? Chyba tak. Wiem, wymusiłem, widziałem. Tutaj będziemy jeszcze na obornik dawać, ale to za chwilę. Bo pierwszy muszę te pole obok skończyć. Tutaj skończyłem gdzieś. Dzisiaj nagrałem dwa Lengrady. M-Klika i to jest czwarty odcinek mój dzisiaj nagrywany, więc. Nagadałem się co niemiara. Dwa Lengrady to jest godzina chyba 50 nagrywania. Bo tam było 50 minut chyba w pierwszym odcinku, a w drugim było godzina. No więc Elengrad był bardzo długi do nagrywania. I ogólnie, żeby tego save'a przygotować. Ja na M-Kriku, no to wiadomo, save był przygotowany. Tylko tam musiałem sobie maszyny podczepić tak naprawdę. Czyli ile ja mogłem tam M-Krika ogarnąć? 5 minut. 5 minut, bo musiałem przystawkę do sąsiednika wypożyczyć i John Deere'a przyprowadzić i podczepić do rozsiewacza. No, a nie, bo tego odcinka jeszcze nie widzieliście, dobra. Jeszcze trochę zdradziłem, co będzie, ale chuj. Nieważne. A ja sobie jeszcze moją dziadyrkę C6820 z rozrzutnikiem dalej. Nie wiem, który to już odcinek, ale zauważyłem, że na tej serii jest bardzo dużo obornika. W sumie. A, dobra, tu był Set Focus, ale bardzo dużo na tej serii obornika rzucam, ale to dobrze, dobrze. Bo mam tutaj 100 ton obornika jeszcze do rzucenia, więc. A tych kwiatków nie usuwałem, bo nie chciałem się, zapomniałem po prostu. A koguty są? Były odpalone, to. Rozrzucam obornik i dzisiaj talerzowanie będzie, bo i to będzie w sumie te dwie roboty będą na odcinku. Bo jednak stwierdziłem, że nie będę orki robił po kukurydzy. Orkę po kukurydzy sobie zrobię na kolejnym odcinku. Na kolejnym odcinku i do tego dorzucę jeszcze siew rzepaku. Właśnie, bo jeszcze rzepak muszę wysłać w sierpniu. To i tak jeszcze dodatkowy odcinek jeden potrzebuję i tak. No więc. W kolejnym odcinku będzie orka po kukurydzy, bo kiszonka jest niezrobiona, ale to dzisiaj na live ogarnę sobie. Znaczy dzisiaj, no czyli ten co był w sobotę live, o to chodzi. Żeby zaraz znowu ktoś w komentarzu. Żeby zaraz w komentarzu ktoś się nie przyprął znowu, że powiedziałem, że będzie live, a nie było, nie. Chodzi o sobotę 11 maja, jakby ktoś pytał. O pan. O proszę. Tego się nie spodziewałem. Że wyjdzie GPS prosto w słupa. Jok, no styk przeszedł. Ja to mam jednak dar, co? Szczerze mówiąc, myślałem, że zarypię w tym słupa, ale jednak udało się przejść obok. Bo za każdym razem mam takie szczęście, że w słup zaryje. W słupa, bo drzewo. Zauważyłem, że bardzo mało tego obornika idzie, więc. No, ja mam go 93 tony, miałem jak ładowałem te rzutniki, więc teraz jest 70 par. Więc na wszystkie pola rzucam obornik, jak idzie. To zawsze będzie 80 kilo, 80, 60. 60 kilo tutaj akurat jest na tym. Ale tutaj na tej drugiej ziemi, tutaj na tym drugim polu jest 80 w jednym miejscu, więc różnie to rzucam różnie. Ale zazwyczaj to 60 kilo. Zawsze 60 kilo mniej już, to wtedy nawozem trochę już mniej, trochę mi nawozu pójdzie. No, flat to jest flat. Fajna seria, podoba mi się te. Te maszyny są fajne. To już mówiłem chyba na tym ostatnim odcinku, jak kosiłem, że to są fajne maszyny na tej serii. One są średnie, więc średniej wielkości o tym chodziło. Nie, że średnie maszyny, tylko średniej wielkości są. Takie 6-metrowe, 5-6 metrów to takie w sumie najlepiej się gra, nie? Dziewiątki też jeszcze spoko, ale już potem powyżej dziewiątek to już takie jest.
Nie wiem, jak to powiedzieć. W sumie to mogłem przejechać dalej i bym sobie drugi poprzecznik zrobił tam już dalej, za budynkiem. Ale dobra, teraz to już za późno. No i lecimy z tym obornikiem. O, nadużyjadę i będzie pusto, więc bym musiała się załadować. A ja, żeby nie tracić czasu, no to załaduję się automatycznie po prostu i tyle. Bo szkoda mi czasu jest na odcinku. A ja chcę jak... Właśnie nie wiem czemu... Co jest nie tak z tym John Deere'em? Czy to może... od rozrzutnika? Nie, bo widzicie, że przerywa go strasznie, nie? Ale dopiero jak się skończy... Właśnie nie wiem, coś chyba ten render jest rozwalony. Będę musiał chyba sobie go zmienić na tą wersję modhubową. Bo Kruk mówił, że jakaś jest na wersja modhuby tego samego Jimbila. Że niby lepsza jest. Dobra, na razie niech tak stoi, bo... Kubota dzisiaj będzie też używana do talerzówki. Nie wiem, ile rozrzucę tych pól, naprawdę nie wiem. Tak myślę, że 20-25 minut, a potem trochę tam 15 minut talerzówką pojeździć i tyle. Nie? Przejdzie? Przejdzie. Ale tak dosłownie na styk to jest wszystko, nie? Na tej gospie. Może kiedyś będzie rozbudowa. Albo po prostu zakupię drugą. O, patrzcie, załadowałem sobie rozrzutnik i już John Deere'a nie trzepię. Nie wiem, co jest nie tak. O, patrz, jeszcze ten tu został, okay. Ty patrz, Case jeszcze został z tym, z owsem. widać, że ja nie mam czasu po prostu. Dlatego dzisiaj na live będzie bardzo dużo roboty, nie? Żeby te wszystkie save'y ogarnąć. Tak wiem, że nie ogarnę wszystkich save'ów i tak wiem. I tak to wiem, że wszystkich save'ów nie ogarnę i tak wiem. To jest w 100% pewne, że ja tego wszystkiego nie ogarnę. Dobra, może być. No bo to jest niemożliwe, to jest niewykonalne, żeby ja wszystko dzisiaj na serio ogarnął. Tutaj na flecie, na samym flecie, bo tak było ze dwie albo trzy godziny siedział. Że ja muszę tu kiszonkę zrobić, oborniki porzucać, wapna, bo wapna nie będę wam pokazywał. Wapna wam nie będę pokazywał, bo poza. Dobra, tak żeby tam... A może niech rzuca w tą kukurydzę ten obornik, muszę coś tam podnieść trochę azotu w jednym miejscu. Czy tak tam jest pewnie dość azotu, chociaż nie wiem nawet. Nie wiem, tak mnie coś poddusza dzisiaj. Ale to już mówiłem na chyba na Engradzie nawet, czy tam, no, na M-Kliku. Nie wiem, gdzieś mówiłem o tym już. Patrz na F4, ty. Jobany, jak idzie. Ja zapomniałem w ogóle ten biegu zmienić, żebym na C miał. Widać, że to jednak tandem jest, bo tak to bym dawno wykręcił przed tą kukurydzą, a tak nie mogę. No, rozrzutnik go hamuje bardzo mocno na zakrętach. I tutaj tylko 40 chyba za to idzie.
Nie, no elegancko idzie ten Worycik, naprawdę. Lubię, jak coś idzie dobrze. To jest taki satisfaction, jak to się mówi. Aż mi się zaraz tą piosenką skojarzyło, bo ja słyszałem ją wczoraj na TikToku, na tym, w McDonaldzie ktoś tam puszczał. Chyba najbliższy próg tutaj to jest 2000, z tego co widzę. Dawaj, dawaj. Feel so good. Tak, wiem, pewnie niepotrzebnie zjechałem, bo w sumie mogłem nawet prosto jechać z tym GPS-em, ale... Ale już chciałem tak po kolei jakoś to rozrzucać. Od granicy. Tutaj na drugie pole, to, które zaraz będę też rozrzucał obornik, więc... Myślę, że jeszcze jeden rozrzutnik tutaj wywiozę na te pole i... A tam po kukurydze to będę chyba po odcinku, albo na live rzucał będę obornik. Bo tak muszę na po odcinku. I tak na live będę musiał zrobić ten obornik do końca i tak. I potem wapna wszystkie na live zrobić. Na wszystkich polach, które wymagają. Więc roboty jest. Dwa przejazdy rozrzutnika chyba jeszcze zostały na tym polu. Siedem, to jest 550, no to 150 jeszcze lepiej. No elegancko to idzie. Dobra, dobra. A bo już na to małe pole tutaj nie będę jechał. Znaczy małe pole. Nie jest małe, no ale jest... nie będę jechał, bo jak już tutaj jadę do góry, to nie będę się zawracał. Pojadę jednak na tą kukurydzę. Tamte się na live rzuci. 13 minut, no to jeszcze jeden rzutnik, tak robię, bo 20. Tu dostadało i cofando. No i elegancko, nie? Elegancko tego. No i poszli szybkiej wściekły. Wały nie zahaczyły, to jest dobrze. Nie bym powiedział bardzo też. Może tak jakoś? Coś takiego postaram się GPS-a ustawić i zobaczę, jak to będzie szło. Myślę, że nawet jest spoko iść na tym GPS-ie, nie? Na tym koncie.
mi się przynajmniej wydaje, że idzie spoko. Nie, tam ma dwa albo trzy przejazdy w środku, nie wiem, ale chyba trzy. Nie, no podoba mi się to rozrzucanie tego bolinka. Coś pięknego to jest. Właśnie nie wiem, czy tekstura kukurydzy mi się znowu nie popsuła. Czy to tylko na tej mapie. Nie ma ugniatania jej. Muszę to sprawdzić kiedyś, ale nie ma czasu. Bo jak kole zagniota, to się wygniata ściernisko, a tak... Do tyłu to trzeba poprzecznik zrobić, bo tu krzakory to nie idzie nawracać. 14 do nabornika jeszcze. No widzicie, no mało schodzi tego obornika, no nie ukrywajmy. No. To nie tak miało być. Nie było tego scenariuszu, żeby wjechać w pole sąsiada. No i elegancko. Podoba mi się, jak to idzie. Jak to tam wygląda 18 minut, to w sumie już można było powoli przerywać, nie? To te naborniki już powoli zaczynać talerzować. Bo ile tu zostało minut? 20 minut. To tak trzeba zrobić, że... Obornika starczy, jeszcze na live będzie obornika. A ja teraz idę do mojej bestii. Do Kuboty. No i zobaczę, jak to robić. No chyba tak, w tą stronę. Najchętniej ten dobrnąłem przecież, no ale co? A, zapomniałem, że Kubota ma automatyczne skrzyni biegu. Bo jest przyzwyczajenia z tego. Z John Deere'a już spację kliknąłem, żeby cofnąć, a ona dalej jedzie prosto. Dobrze, że nie byłem gdzieś bliżej płotu. Że nie byłem gdzieś bliżej płotu albo maszyny. Bo bym się troszeczkę zdziwił. Ja tak się przyzwyczaiłem już do tej spacji, nie? Żeby klikać. Że to jest kit. Trzeba tu naokoło jakoś zjechać, ty. Jakieś pole jeszcze by to należało, tylko nie wiem jakie. Na pewno te pod rzepek, żeby nie było. Gdzie zrobić poprzeczek na początku? Czy to był dobry pomysł? Zobaczymy. Możliwe, że tak. Sprawdzimy, ocenimy. O. Nie no,
może na razie pojadę tak, jak idzie granica pola. Żeby nie cudować. O, ktoś tu z pługiem wyjechał za daleko. To tam wie, to. Za niedługo będzie połączone to pole. Znaczy za niedługo, no kiedyś będzie, przeorana ta droga i tyle. Na razie musi być. No i oj, tak to jest. Czterdzieści sześć. 19:18. Będzie trzeba się jeszcze przejechać, bo potem trzeba auto skryć. Przyjść tutaj, zjeść sobie coś. Zjeść jak zjeść, ale potem trzeba live'a robić o 21:00. No patrz, znowu z pasji kliknęli, nie, żeby cofnąć. Ja tu z pasji klikam, a ona... A kubota dalej, a da kubota dalej prosto, nie? Tak te... No i trzeci, dobra. Szesnaście. Nie wiem, chyba stale żyje te pole i będzie koniec, jak sobie myślę. Nie będzie tu dalej jeszcze coś robić. Zależy ile minut będzie odcinka, nie? No bo jest 22. Jak skończę to... Nie no, bo obiecałem wam trochę więcej potalerzować, więc coś tam jeszcze potalerzuję. Mówię, no z orką nie będę się spychał już na odcinek, no bo kolejny sobie zrobię jakąś większą orkę i tyle. No i do tego się być rzepaku. Rzepaku też trzeba trochę posiać. No ale to się da. Jak mówię, wszystko się da. No fajnie się w tą stronę robi. W tą stronę się teraz fajnie robi. Bo nie ma tego silosu zastranego i nie muszę tak kombinować jak na obrazie. GPS to GPS. Liberty continue. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze 14 brakuje, no kurde, no szybciej. Właśnie jeszcze kupić to. No i w lewo muszę jechać, no bo w prawo nie ma po co. Nie no, fajne pole, nie? Już takie... Pod te maszynki to już jest fajne, że już trochę sobie dłużej pojeździsz. Mówię, że maszyny chyba mam dość dobrze dobrane do tych hektarów moich. Chociaż raz na serii, a nie przesadzone. Nie ma lipy. Jeszcze kurczę, nie wiem jaką miniaturkę zrobić, ale jakąś fajną tutaj wykombinuję. Kurde, ten paszowóz tam hałasuje.
No. 17 brakuje, no kurde, no szybciej. Ale pewnie waliza przejedzie, to będą się z walizy wyciągnąć. Ty. No i to taki klinik wychodzi. No, ja wiem, że klinik będzie, no bo ja ze skosa to ciągnę, dlatego nie. Bo wiadomo, jakby było prosto z tak silosem ustawione, to fajnie by tu się siało. Znaczy siało. No, to pewnie równo z silosem będę miał GPS ustawionego, jak będę siał i tyle. Bo już muszę niestety w prawo jechać. Robię sobie kółko. I wtedy tam koło tego silosu sobie akurat butalerzuję to. Zresztą nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo butalerzować, ale... Był tu okej. To jest tanie, ale widzę, że dużo tych pasażerów potrzebuje. Gitara. Nie, no tak wyjdzie, że kurde, akurat jedno pole tutaj chyba stale żyje tylko. Oj. No ale teraz już talerzowanie jest trochę więcej, nie? No bo w poprzednim odcinku to ile? 5 minut potalerzowałem? Może być, że 5, bo tam w sumie malutkie pole było, więc... A tutaj to już, kurczę, jeżdżę, jeżdżę, ich nie ma końca, nie? Nie powiem, ale już trochę jest tutaj robot na tym polu. Dobra, w sumie niech się pobierze. Pogram sobie trochę. Dobra, spierdzielę. Jeśli się cebulion, to dobra, zbieraj te cebuliony czy coś tam. Już widzicie, już nawet GPS-u tutaj nie odpalam na tym jajcu, czy coś co tam jest, nie wiem nawet. To już jest, że tak dookoła bardziej. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. No i elegancko jeszcze ten przejazd już. Dobra, chyba będę kończył. O, będę kończył, bo... Nie mam pomysłu co już gadać, ale jest 30 minut. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.